Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam przekazać kilka wskazówek, około 10 na temat tego, jak możecie. Poprawnie fotografować Rui Perseid, którego kulminacja aktywności nastąpi w nocy z 12 na 13 sierpnia, czyli z niedzieli na poniedziałek, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli tylko macie odpowiednie warunki na niebie, kiedy macie czyste niebo, kiedy macie dobrą widoczność, to to zjawisko możecie obserwować już teraz. Natomiast największa jego intensywność nastąpi właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia, a dzisiaj dowiecie się, jak zadbać o to, żeby poprawnie sfotografować Perseidy. Zapraszam. mamy naprawdę fantastyczne warunki ku temu, żeby Perseidy fotografować. Mianowicie po pierwsze mamy taką sytuację, że księżyca praktycznie nie widać, więc nie świeci niebo jest bardzo ciemne. A po drugie mamy jeszcze fantastyczną widoczność Drogi Mlecznej, więc jeżeli odpowiednio się ustawicie, to możecie sfotografować dosyć ciekawe i bardzo interesujące kadry. Jeśli chodzi o Perseidy, to rój, który się pojawia, możecie zaobserwować na niebie na pograniczu dwóch gwiazdozbiorów, Gwiazdozbioru Kasjopei, gwiazdo, takiej w kształcie literki W i gwiazdozbioru Perseusza i te meteory wypadają tak naprawdę z czegoś, co nazywa się radiantem. Jest to taki nazwijmy to krąg, z którego na zewnątrz wystrzeliwują te właśnie meteory, które zostawiają po sobie taki bardzo ciekawy, bardzo efektownie wyglądający ogon. I to jest rzecz, o której należy pamiętać. Żeby znaleźć Perseidy, czy też te dwa gwiazdozbiory, Cassiopeie i Perseusza na niebie, możecie wykorzystać aplikację do do tego dedykowane na przykład Starłoka z którego między innymi korzystam ja w którym to Starłoku możecie po prostu wpisać nazwę gwiazdozbioru czy też nazwę konkretnej gwiazdy i na niebie następnie za pomocą rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej możecie zobaczyć gdzie jest to właściwe miejsce jeżeli fotografujecie rój Perseidów bardzo ważną rzeczą jest to żebyście nie celowali dokładnie w centrum właśnie tego Radiantu celujemy na bok. Najlepiej ten radiant mieć gdzieś w krawędzi kadru, więc obróćmy aparat minimalnie w lewą stronę czy też w prawą stronę. Ja raczej obracam go w stronę lewą. Nie wiem w sumie z czego to wynika, ale mniej więcej do tego się przyzwyczaiłem i wówczas macie szansę, że złapiecie najjaśniejsze momenty, kiedy następuje pozostawienie na niebie tego charakterystycznego ogona czy też tej smugi światła, która właśnie wygląda najbardziej efektownie i właśnie dlatego chcecie to fotografować. Jak wygląda ten obszar nieba, możecie zobaczyć w tej chwili na takiej mini mapce, z której dowiecie się gdzie dokładnie warto wycelować. Pamiętajcie, aplikacja Starwalk są też inne aplikacje, które pokazują wam jak wygląda niebo i możecie właśnie wykorzystać je do tego, żeby sobie precyzyjnie znaleźć te konkretne Miejsce na niebie. Rzecz numer dwa, rzecz kolejna, która jest bardzo ważna: musicie znaleźć w miarę ciemne miejsce na niebie. W tej chwili macie pod spodem informacje z adresem strony internetowej, która pokazuje wam Light Pollution na obszarze Polski. Oczywiście, wykorzystując tą mapę, możecie również znaleźć miejsca o niskim poziomie light pollution, czyli tej poświaty, którą dają skupiska miejskie na niebie, która jest zjawiskiem niekorzystnym z racji tego, że po prostu rozświetla niebo i niestety, ale jeżeli im to niebo jest jaśniejsze, tym mniej będziecie widzieli tych perseidów czy Perseid, perseidów na, na niebie, więc poszukajcie miejsca ciemnego. Od takiego miasta jak Warszawa trzeba by było odjechać pewnie ze 100 km, żeby znaleźć rzeczywiście obszar e, na tyle ciemny, żeby Warszawa nam nie, 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 nie świeciła zbyt mocno, być może nawet dalej. Bieszczady, Góry Izerskie to są genialne miejsca do tego, żeby prowadzić nocną obserwację nieba, więc jeżeli macie taką możliwość, to udajcie się tam. Oczywiście musicie obserwować prognozy pogody i obserwować niebo, bo. Jeżeli będą na niebie chmury, to z pewnością tych perseidów nie zobaczycie i wtedy nie ma po co próbować. Ale obserwujcie mapy pogodowe, bo no, teraz pogoda jest wariacka. Ja za chwilę pakuję się i jadę polować po raz kolejny na burze w tym roku. Dzisiaj jest duża szansa, więc liczę na to, że uda się coś złapać. Ale pogoda jest, tak jak powiedziałem, wariacka i warunki zmieniają się bardzo szybko. Więc nawet jeżeli o godzinie 20.00 widzicie, że niebo jest ciemne, no to o 22.00 wcale tak nie musi być. Najlepsza pora do fotografowania. Ja zaczynam gdzieś tam tylko od godziny około 22. Właściwie można fotografować do rana, więc no tutaj trochę zależy to wszystko od tego, jakim czasem dysponujecie. Oczywiście, jeżeli teraz chodzi o samo fotografowanie, to jest kilka ważnych rzeczy, o których należy pamiętać. Rzecz numer jeden. Fotografujemy oczywiście z aparatem ustawionym w trybie manualnym i z aparatem ustawionym na statywie. To są Dwie bardzo ważne rzeczy. Kolejna rzecz, wyłączamy stabilizację, jeżeli takowa jest w obiektywie, i wyłączamy, i tu zwracam na to uwagę i podkreślam: wyłączamy automatyczne odszumianie przy wysokim ISO i automatyczne odszumianie przy długich czasach naświetlania. To odszumianie spowoduje, że czas naświetlania, który ustawicie sobie w trybie manualnym, będzie jednocześnie dublowany w momencie, kiedy będzie trwał zapis klatki na kartę. Więc załóżmy, że będziecie naświetlać kadr 20 sekund, to w konsekwencji kolejne 20 sekund nie będziecie mogli robić zdjęcia, bo aparat będzie zapisywał jednocześnie odszumianie Mając ten wasz kadr na karcie. Jeżeli chodzi o ISO, no to tutaj proponuję rozpocząć od ISO około 800. Możecie dążyć do, znaczy powinniście dążyć do jak najniższej wartości, natomiast myślę, że ISO w przedziale 800-3200, w zależności od tego, jakim aparatem dysponujecie, te aparaty z wyższej półki lepiej sobie radzą w tych wysokich ISO niż aparaty z niższej półki, więc dla tych aparatów entry level, sugerowałbym pozostawanie w przedziale między 800 a 1600. Jeżeli macie aparaty o lepszych parametrach, o lepszych, z lepszymi matrycami, to przedział 1300 3200 będzie z pewnością przedziałem odpowiednim. Jednak zanim ustawicie ISO, ustawcie czas naświetlania. I teraz tak, jeżeli chodzi o czas naświetlania, ponieważ będziecie fotografowali Perseidy, a jednocześnie macie na niebie oczywiście całe mnóstwo gwiazd. Chcecie, żeby te gwiazdy były punktami. Więc wykorzystajcie regułę 500. Dla aparatów pełnoklatkowych reguła 500 działa w ten sposób, że ogniskową czy też wartość 500 dzielimy przez ustawioną ogniskową i to jest wasz bazowy czas naświetlania. Załóżmy, że ustawiacie ogniskową 20 mm, wówczas 500 dzielone na 20 mm daje wam 25 sekund, i to jest wasz wyjściowy czas naświetlania, przy którym wasze gwiazdy nie powinny zacząć się poruszać i zostawiać tzw. treści. Railsów, czyli śladów, a nie chcielibyście tego zjawiska? Raczej lepiej jest, żeby te gwiazdy były rzeczywiście ładnymi punkcikami. I wówczas, mając ustawiony czas naświetlania, mamy również do ustawienia przysłonę, która powinna być jak najniższa. Więc stosujemy obiektywy szybkie: obiektywy o przysłonach 1,4, 1,8, 1,2. 2,8 jest taką optymalną wartością. Oczywiście obiektywy kitowe takie jak na przykład, no może nie jest to obiektyw kitowy, ale obiektyw Canona 10-18 ze światłem 3,5 bodajże, 4,5 przepraszam, do 5,6 też będzie obiektywem, który można wykorzystać. Natomiast te obiektywy jaśniejsze będą zdecydowanie lepsze, ale pamiętajcie, żeby minimalnie tą przysłonę przymknąć, żeby pozbyć się ewentualnych wad optycznych na, na tej najmniejszej przysłonie, czy też najbardziej otwartej przysłonie, czyli i załóżmy, jeżeli macie e, przysłonę e, strzelam 1,8, domknijcie ją do wartości 2 czy też 2,8, e, i wówczas e, z pewnością będzie wszystko jak najbardziej ok. Czyli przysłona maksymalnie otwarta z delikatnym domknięciem, czas naświetlania na bazie reguły 500 y, i. ISO w przedziale 800 do 3200. Przy czym te e, aparaty z niższej półki raczej sugerowałbym pozostawanie w wartościach 800 do 1600. Te aparaty z lepszymi matrycami, przedział 1600 do 3200 będzie jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o obiektywy, przed chwilą wam go pokazałem. To jest jeden z obiektywów, który wykorzystuję do Canona 70D. Obiektyw e, 1018 canonowski do aparatów z matrycą APS-C. Światło 4, 5, 5, 6. Można tym próbować robić. Natomiast do pełnej klatki obiektyw, który ja wykorzystuję, to jest obiektyw 16-35. Generalnie ze światłem 2,8. Generalnie chodzi o to, żebyście wykorzystali obiektyw szerokokątny, bo możecie wtedy obserwować znacznie większy obszar nieba i macie większe prawdopodobieństwo tego, że w Waszych kadrach pojawią się spadające meteory, spadające Perseidy, Tak więc wykorzystujcie obiektywy szerokokątne. Ogniskowe dla matrycy APS-C od 10-11 mm, gdzieś tam do 20 mm, do 22 mm. W przypadku matryc pełnoklatkowych obiektywy o ogniskowych 12-24 do do, mm, mniej więcej ten przedział, będą również obiektywami odpowiednimi. Im szerszy kąt, tym więcej tego. Nieba będziecie... <laughs> widzieli. Przyda się też wężyk spustowy lub interwałometr w aparacie. Ja mam taki wężyk spustowy z interwałometrem. Mimo tego, że w Canonie 5D Mark IV mam wbudowany interwałometr, to wykorzystuję właśnie wężyk spustowy. Dlaczego wężyk spustowy? Pamiętajcie, że szansa na to, żeby sfotografować na jednej klatce 5 perseidów, 10 perseidów jest naprawdę niewielka. Przy takiej maksymalnej aktywności, dobrym niebie możecie widzieć nawet do 100, do 100 komet w cudzysłowie, do 100 spadających meteorów na godzinę. Natomiast, no, jeśli nawet przeliczymy to sobie na minutę, no, to będziecie mieli jeden z kawałkiem półtora na minutę, więc, tak jak widzicie, wiele tego nie ma. Więc. Chodzi o to, żebyście robili klatki w, w seriach i jak to zrobić? Ustawiacie wężyk spustowy na ekspozycję taką, która Wam wychodzi z reguły 500. Następnie programujecie sobie ten wężyk spustowy w taki sposób, żeby robił Wam 100, 200, 300 klatek z interwałem, czyli z przerwą pomiędzy tymi klatkami. 2 sekundy, 3 sekundy, 5 sekund. Ja robię około 5 sekund, żeby ten aparat nie klapał, nie klapał non-stop, żeby jednak trochę tą migawkę oszczędzać. E, więc załóżmy, że mam czas naświetlania 20 sekund, ustawię sobie interwał na 5 sekund, czyli jedna klatka zajmuje mi 25 sekund. No i teraz e, 100 klatek zajmie mi 2500 500 sekund, czyli około 40, e, 40 minut. Pamiętajcie również o rzeczy jeszcze jednej, mianowicie baterie. Ten proces fotografowania trwa dość długo, podobnie jak w przypadku StarTralisów, czy chociażby Zaćmienia Księżyca, więc baterie są podstawą. Nie zapomnijcie ze sobą zabrać <laughs> wielu baterii lub możecie zabrać takie urządzenie, w które ja się niedawno zaopatrzyłem. To są powerbanki dedykowane do aparatów. One mają tutaj podłączony kabelek, który za pomocą imitacji baterii jest włożony do aparatu. Ja to sobie wieszam na statywie. Taki jeden boksik to jest równowartość czterech baterii do Canon'a 5D Mark 4, więc mogę fotografować właściwie całą noc bez żadnego problemu z tym jednym oto futerałem w którym siedzi sobie duża bateria. Ja tylko zadbam o to, żeby to naładować. To jest produkt to jest produkt firmy Lamparte. Ja o tym zrobię dla was mały małe review tego, tego produktu, żebyście mogli zobaczyć trochę więcej na temat tego jak to wygląda. No i oczywiście zabierzcie ze sobą sporo kart, na których będziecie mogli zapisywać te zdjęcia. Bo najgorszą rzeczą będzie albo jeśli skończy się wam bateria, albo jeśli zabraknie wam miejsca na e, kartach do aparatu. Więc to jest kolejna rzecz, którą warto ze sobą zabrać. Jeśli chodzi o kompozycję, no pamiętajcie o tym, że tu obowiązują te same reguły, co przy zdjęciach robionych w dzień o zachodzie, o wschodzie słońca, czyli zadbajcie o to, żeby na tym kadrze nie było samego nieba, ale żeby było coś jeszcze. Najlepiej, jeśli e, zrobicie sobie jedną klatkę, która będzie dawała wam pierwszy plan. Tak? Więc zróbcie sobie jedną klatkę, na na niskim ISO, nawet na dłuższym czasie, na której będziecie mieli ładny pierwszy plan, a później w procesie postprodukcji dołożycie do tego sobie górę z pięknymi Perseidami i gwieździstym niebem. No i na koniec to co jest wam potrzebne do fotografowania tego typu zjawiska, jakim jest jakim są spadające Perseidy. Moi drodzy, potrzebujecie cierpliwości. Broń Boże, nie popełniajcie takiego błędu, że będziecie co chwila przestawiać aparat, bo zobaczycie, że w innej części nieba coś się dzieje. Nie róbcie tego. Cierpliwie fotografujcie godzinę, dwie, ten jeden fragment nieba, na który ustawicie się na początku, bo jeżeli zaczniecie przestawiać ten aparat, to znacznie zmniejszacie szansę na to, żeby rzeczywiście złapać sporo tych Persei. I to tyle, jeśli chodzi o fotografowanie Persei. Nie jest to nic skomplikowanego chodzi o to żeby spełnić kilka warunków szerokokątny obiektyw czasy naświetlania wynikające z reguły 500 statyw wyłączona stabilizacja wyłączone odszumianie czyste ciemne niebo odpowiednia kompozycja no, i przysłony w miarę otwarte w waszych obiektywach, obiektywy szerokokątne, interwałometr, i klikamy spokojnie, klatka po klatce, e, i zobaczycie, że z pewnością złapiecie e, sporo tych Perseid, jeśli tylko będą one na niebie widoczne. Tyle, moi drodzy, na dzisiaj, dzięki serdeczne, a już wkrótce dowiecie się o tym w jaki sposób możecie wykorzystać takie oto powerbanki do waszych aparatów. Ja mam dwóch producentów, więc pokażę wam dwa takie powerbanki i ten film pojawi się na moim kanale już w niedzielę. Zapraszam, cześć.